Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Kręcenie na szyi angażuje trochę więcej niż tylko okolice karku. Ten rodzaj hulania zaczyna się w stopach. Tak, to nie żart. W stopach. Ruch, którego potrzebujemy, to bans. Jeśli spróbujesz napędzić koło samą szyją, to powstanie tak zwany dzięcioł. A to nie jest ładne. Stań w wygodnym rozkroku. Nie blokuj kolan. Panuje tu dowolność, tak jak przy kręceniu na biodrach. Bans może się odbywać przód, tył albo bok, bok. To od Ciebie zależy, czy staniesz tak, czy tak. Ważna sprawa zanim zaczniemy, czyli jakim kołem zakręcić. Nie, nie ciężkim. Wybierz w miarę najlżejszą obręcz, która nie sprawi Twojej szyi bólu. Okej. Teraz włączmy wyobraźnię. Jesteś na morzu. Lekki sztorm. Próbujesz utrzymać równowagę. No, taki bans. To jest właśnie ruch, który napędzi Twoje koło. Oprzyj koło na karku. Upewnij się, że jest ustawione prosto i nie przechyla się w żadną stronę. Weź lekki zamach i bansuj. Zacznij od wyraźnego bujania się ze strony na stronę. W miarę nabierania pewności w ruchu możesz zmniejszyć zamaszystość bansu tak, że będzie ledwie zauważalny. Żeby nie było tak krótko i łatwo, dodamy jeszcze wyciąganie rąk. A co? Żeby się to udało, musisz mieć świadomość, kiedy pojawia się przestrzeń na wyciągnięcie ręki. Zacznij od obserwacji. Możesz sobie w myślach albo na głos mówić teraz, teraz, teraz. Kiedy widzisz ten moment. Właściwie możesz użyć dowolnego słowa. Ciastko, ciastko, ciastko. Też powinno zadziałać. A tak na serio, wymawianie słów pomaga odnaleźć rytm kręcenia. O to w tym chodzi. Dobrze, jeśli już mniej więcej ogarniasz, gdzie ta przestrzeń się znajduje, spróbuj nieśmiało wkładać i uciekać dłonią. Kolejnym krokiem jest podniesienie całej ręki. Można to zrobić metodą na szczupaka, czyli prowadzić dłoń do góry i za nią prostować całą rękę, ale jest to sposób najtrudniejszy, bo najszybszy. Można to zrobić wolniej, a równie skutecznie, podnosząc najpierw łokieć, a dopiero potem prostując resztę ręki. Hula będzie mieć tendencję do lekkiego wybijania się z rytmu lub zwalniania przy tym całym zamieszaniu. Dlatego musi dostać silniejszy impuls od naszego ciała, czyli mocniejszy bans. I wszystko będzie dobrze. A jak to nie zadziała, wystarczy obrócić się w kierunku kręcenia. To, co może przeszkodzić w kręceniu na szyi, to błąd postawy. Pilnuj, aby nie przechylać się za bardzo w przód. W tej pozycji trudniej o poprawny bans. Głowę trzymaj ciut wyżej niż normalnie. Generalnie lepiej trzymać ją odrobinę wyżej niż niżej. I to by było na tyle.